Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska przedstawić stanowisko wobec projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej zawartej w druku 1405 rządowego projektu ustawy. Ten projekt dotyczy dostosowania polskiego prawa do wymogów Unii Europejskiej w zakresie wymiany informacji podatkowych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało konieczność zmiany przepisów także w tym zakresie, bo wolność działalności gospodarczej, możliwość prowadzenia jej na terenie innych państw, brak granic, brak kontroli na granicach powoduje, że przestępstwa podatkowe wykraczające poza granice państw mogą mieć miejsce. Tego typu rozwiązania są niezbędne, natomiast nie powinny naruszać interesów poszczególnych państw, nie powinny naruszać interesów państwa polskiego. Jest znamienne, że w wielu przypadkach działalność gospodarcza może prowadzić do tego typu zjawisk i niezbędna jest wymiana informacji podatkowych. Ważne jest jednak, żeby odbywała się ona na warunkach partnerskich pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi. Wątpliwości w tej ustawie może budzić upoważnienie ministra finansów do zawierania porozumień, które upoważniają nie tylko do przekazywania informacji, nie tylko do udziału w postępowaniach polskich organów kontroli skarbowej przedstawicieli obcych państw, ale także do udziału w toku postępowań kontrolnych. Taki zapis pozwalać może na to, aby przedstawiciele obcych państw uczestniczyli w postępowaniach kontrolnych dotyczących firm działających w Polsce, działających legalnie, działających, nie działających na terenie tych państw. Należy tu zwrócić uwagę, że tego typu porozumienia powinny być pod ścisłą kontrolą może nie tylko ministra finansów, ale także rządu i parlamentu, ponieważ wkraczają w sferę obowiązków nie tylko państwa, ale także wkraczają w sferę swobody działalności gospodarczej. Tym niemniej, biorąc pod uwagę uwarunkowania wynikające z implementacji przepisów prawa unijnego, Klub Solidarna Polska będzie uczestniczył w dalszych pracach nad tym projektem w komisjach sejmowych i oczywiście także uznając, iż przyjęcie tego typu rozwiązań jest niezbędne, a ewentualne uwagi będziemy zgłaszać w trybie prac w dalszych czytaniach. Dziękuję bardzo.